Nie podjedziecie tutaj! Zobaczycie! Tak jak Tusk mówił, no, będziemy stosować prawo, no tak jak my to rozumiemy, to, no, nie, to jest bezprawie. Pan nie tłumaczy, tak nie zrozumie tego. Proszę pana. Pan Mariusz Kamiński jest patriota, prawdziwy. On walczył w stanie wojennym za wolną i niepodległą Polskę, proszę pana. Za takie rzeczy, co pan teraz powiedział, pan powinien być zatrzymany w tej chwili. W TVP się naoglądałem i teraz takie są efekty, no. Rehonia też oglądam, Panie też oglądam, wszystkich oglądam. Proszę pana, mózg mi się tak zlasował, wczoraj przez godzinę oglądałem Republikę i zwariowałem. My mamy sprawiedliwych sędziów, a wy macie oszustów. Ale co to znaczy my mamy? Oszustów. Co to znaczy my mamy sędziów? My to znaczy Polska, Polacy. Ubecy i ubeckie fachowki! To jest narzucone, to jakie to wolne, niech pan się zastanowi, co pan mówi. A które to są uwięzione, te media? W Polsce. Się panoszą, te zachodnie media się panoszą w Polsce, a nie wiem dlaczego. Co pan tutaj dzisiaj robi? Robię, no, przyszedłem tutaj, no, bronić, no, niewinnych ludzi, którzy, no, i prawa, którzy, no, których, no, obecna władza, no, łamie. Są uniewinnieni przez, no, prezydenta, więc, no, to, no, nie powinno podlegać, no, w ogóle, no, jakiejkolwiek dyskusji i aresztowania, no, byłych, no, ministrów. Sąd, który, no, wydał wyrok, no, aresztowania, na czym się opierał? Dokumenty wszystkie były w Sądzie Najwyższym, a nie w sądzie, który mu orzekł. Aha. Więc, no, to jest, no, też łamanie prawa, moim zdaniem. Jak, no, można, no, żyć, no, w Polsce niby praworządnej? Tak jak Tusk mówił, no, będziemy stosować prawo, no, tak jak my, no, to rozumiemy? To, no, nie, to jest, no, bezprawie. I, no, doprowadzanie, no, do, no, i doprowadzanie do anarchii. No. A nie do praworządności. Czyli po prostu może pan uważa, że po prostu politycy jakiejkolwiek opcji mogą łamać prawo i nie powinni za to iść do więzienia, bo zawsze prezydent może ich ułaskawić. Jeżeli prezydent ułaskawi, prezydent ma takie prawo do ułaskawienia. Aha. Nie tylko, no, ten prezydent, poprzedni też ten ułaskawiali. Aha. I dlaczego, no, tamtych ułaskawienia, no, są aktualne, a te nie. Które na przykład ułaskawienia? Na przykład Kalisza. Kalisz był też ułaskawiany. Za co? Za co? A pan, o towarzyszu Sobótce pan nie słyszał? Pan towarzysz Sobótka, zwierzchnik z biura politycznego pana Kwaśniewskiego, to pan nie słyszał? A o komendancie głównym policji pan nie słyszał? Którym komendancie? O komendancie głównym policji z afery Starachowickiej. Ten, co wam tutaj wywiadu udzielał, że za 10, za 5, za 2000 zł nie można żyć. No, zgadza się, no, ale to znaczy, że to może PiS powinien okazać się lepszy. I... Proszę pana, studiowałem na Wydziale Prawa w tej samej grupie, co pan Zepliński, co pan Safian. Nie mówię o jakimś panu Rzepce, bo był wtedy jeszcze główny. I jeszcze raz stwierdzam, uczyliśmy się, że prerogatywa prezydenta o tak zwanej polegającej na prawie łaski, wtedy to miała Rada Państwa, jest absolutna. Aha. No tak, a dlaczego nie wykonano wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie składu Trybunału Konstytucyjnego, że po prostu są ci sędziowie dublerzy? Proszę pana, co to ma do ułaskawienia przez prezydenta pana Kamińskiego i pana Pan prezydent przyklepał i teraz powołuje się na wyroki tego Trybunału Konstytucyjnego, który jest niekonstytucyjny. Proszę pana, wyrok Trybunału Konstytucyjnego brzmiał inaczej, proszę pana. Aha. Że wszystkie pięć nominacji jest nieważne, po czym wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został opublikowany i nie wszedł w życie. No właśnie, a powinien być opublikowany. Proszę pana, powinien być, ale czyli, nie został. No właśnie, czyli tamci też łamali prawo i wszyscy łamią prawo. Nie, proszę pana, dlatego że przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego był autorem ustawy, która okazała się niezgodna z konstytucją. Przecież to Rzepliński pisał tą ustawę o pięciu zapasowych. No ale to rząd nie opublikował wyroku.
Ale to, że Rzepliński, proszę pana, był autorem ustawy, która okazała się niekonstytucyjna się. Jego obowiązkiem było się wyłączyć, a nie przewodniczyć Trybunałowi. Proste. Pan nie tłumaczy, tak nie zrozumie tego. Proszę pana, oni tego nie puszczą. Puszczą. Pan manipuluje, bo to są fachowcy od tego. Ci? Mało porządnych. Dziennikarzy bardzo mało porządnych. Patriotów sobie Polskę bronili, żeby tych oszczerców eliminowali. Oni na piedestał pokazują tych oszczerców polskich, co szkodzą Polsce. A to dziennikarze na piedestał ich wynoszą. Ja mam taki rzecz. Każdy ma taki rzecz. Rozczysta jeden też mówię. Tak, będą zatrzymania. Pan zaczeka. A skąd pan będzie wiedział, którym samochodem wyjeżdżają? Jak to samolotem? Czy uciekają? Samochodem? No uciekają? Bo pan chce się kłaść? Jakoś pan na interwencję nie przyszedł, chociaż pana koledzy pana wzywali. To tylko tchórze uciekają. I Radio Z tylko tchórze. Trzyma cały czas. A Mariusz Kamiński, to jest patriota, prawdziwy. On walczył w stanie wojennym za wolną i niepodległą Polskę, czy pana. I pan mówi, że będzie uciekał którym samochodem. Wie pan co? Za takie rzeczy, co pan teraz powiedział, pan powinien być zatrzymany w tej chwili. I odpowiadać to kamień. Także proszę się prowokacji takiej nie robi. Poważnie, bo ja tam doniosę, gdzie trzeba. No. Takie żarty, którym samochód będzie uciekał. Wy, ta prasa, te szkodniki, jak ty Polskę szczuje, wy będziecie z Polski uciekali. No, porównania do nadania. Czy Andrzej Duda gości? Jest. A to dlaczego małe mi napisane? Masz łeb otumaniony tą propagandą. Propagandę pan sieje. W TVP się naoglądałem i teraz takie są efekty, no. TVN oglądasz, co dzień bez przerwy kłamią od rana do nocy, a ty ich słuchasz. Pajacz. Prawda. Rechonia też oglądam, Panie też oglądam, wszystkich oglądam. Proszę pana, mózg mi się tak zlasował, wczoraj przez godzinę oglądałem Republikę i zwariowałem. Tak? Także, no i tak zwariowałeś, aż żeś przyleciał z tym napisem. Widzi tutaj, pan, no, jakie są efekty? Tylko godzinę oglądałem wczoraj Republikę. No. Ja takich napisów nie noszę. Dobrze. I to nas różni. A ja ludzi nie atakuję. Nie oglądam Republikę. No i jeżeli pan chce podjąć dyskusję, to proszę podjąć dyskusję, a nie wyrywać mi kartki. Idź do tego, drugiego swojego sądu. Idź tam. Idź do tego swojego sądu. Co znaczy, drugiego swojego sądu? Idź się do Julii, tam do Julii na pierogi, czy ty do swoich idzie? Sędziów niech idzie. No. Tak, do swoich sędziów. Co znaczy swoich? Czy macie też swoich? My mamy sprawiedliwych sędziów, a wy macie oszustów. Ale co to znaczy my mamy? Oszustów. Co to znaczy my mamy sędziów? My to znaczy Polska, Polacy. A ja jestem A ty jesteś zwykłym konusem. Okej. Okay. No, znaczy, no tak, mam 1,70 m, ale pan też ma, więc pan też jest chyba konusem w takiej sytuacji. Przy okazji prosiłem pana podinspektora o interwencję w sprawie nieprawidłowo zaparkowanych samochodów panów dziennikarzy. Obiecał interwencję. Zobaczymy, czy będzie ta interwencja. Już interweniują w moim klubie! Nie podjedziecie tutaj! Zobaczy. W moim klubie! Zobaczycie! W moim klubie! Policja, to jest nowy weryfikacji. Panie podinspektorze, kiedy będzie ta interwencja pod Ministerstwem Kultury? Kiedy będzie ta interwencja? Dość ubędni w Polsce. Nie, tak, no presję masz. Już to! Już to! Ubędzkie fachołki! To tej policji. Ubędzkie fachołki! Oczyścimy was z tych złogów ubędzkich! Oczyścimy was!
Przepraszam bardzo, czy wiedzą Państwo, gdzie jest pan Wąsik i Kamiński? Mają niestety zostać... Nie posiadam takiej wiedzy. To jest BBN, to jest drugie miejsce, skąd Wąsik i Kamiński, obecnie przebywający na terenie Pałacu Prezydenckiego, mogą opuścić kompleks główny Pałacu Prezydenckiego przy krakowskim przedmieściu.